Dzień dobry, moi drodzy. Ciemna noc głucha, zgasły wszystkie światła. Ciemna noc już nadeszła. What's your story? A ja muszę skoczyć do gildii magów. Go ahead, Outlander. What do you need? How may I help you? Galbedir, spoko. Notabene to Galbedir złupiliśmy z tego. Go ahead, I'm listening. Adjira. Handel. Adjiro, kochana Adjiro. Masz miksturę przeniesienia? Nie. Szkoda. Bo zastanawiałem się, czy nie zrobić jeszcze innego questu. Do you want something? Ale. Misja. Ta misja jest niezwykle prosta. Potrzebuje czaszki Leluwe Ardalu. Gdzieś, który ją znajdzie, jest grobowiec rodziny Andrano. Uważaj, żeby nie rozgrywać miejsca w nekromancji, jest przez Dunmerów traktowana w zabobonny sposób. Trudno się zatem dziwić i zdecydowanie nie sprzeciwiają się podobnym wizytom na grobach. Teraz o tam nie uznaję, że nekromancy to dziedzina badań naukowych. Mimo że ciało i duch podlegają prawnej ochronie, mogą zostać wykorzystane bez zgody właściciela. Dunmerowie i Morowie nienawidzą je jednak. Z ich rąk zginęli liczni nekromanci. Ta nienawiść to oczywista psu. Straw dunmerowych krypt i rodzin stanowią przyzwane duchy zmarłych. Jeśli nekromancy jest poświęcony rodzicom religią, to jest tacy, gdy skutkiem poszukiwań filozoficznych to jest B. To tylko prymitywny zabobon. Grobowiec rodziny Andrano. Grobowiec na południe od Peliagat w samej drodze, przed rozstajami, których droga rozwija się na południowy zachód od do Sejdanini, południowy wschód do Wiek. Może ci przydać zaklęte ostrze, które duch są odporne na zwykłą broń. Masz tutaj stary, krótki miecz. Może przydadzą ci się te stare zwoje. Możliwe. O, widzę, że też ma eliksiry. Tak patrzę, czy nie ma w mikstury oznaczenia i przeniesienia. Nie. A w czym ty możesz szkolić? Przemiana, mistycyzm i przywrócenie. Na razie niekoniecznie. Bo jestem raczej postacią wojownika. Galbedir, kochanie ty moje. Kochanie ty moje, którą cię złupiłem. Tarcza, która ma KP 80, klasę pancerzy 80, to jest chyba ebonowa. I ona daje lekkość przy użyciu, a przywraca kondycję. Niezła. Mój wytrzymałości, talizman letargu, złotary potęgi, drugiej bariery, interwencji abysivi, interwencji boost. Ciekawe rzeczy masz. Ale ja muszę iść na wyprawę do tego grobowca. Tajemniczego. Tak, przy okazji jeszcze do Fortu Księżycowego zawinę, bo tam jest jeden dość ciekawy quest. Poboczny.
Dobra, tutaj jest do Peliagadu, tutaj jest fort księżycowy. What's this about? Let's hear it. Widzę, że mody zwiększa ilość złota, nie tylko, moi drodzy, u tym. Serio? Sprzedajesz zepsute mikstury? Mordo ty moja. Zepsute mikstury sprzedaję, myślę, że ktoś to kupi. Ja tego na pewno nie kupuję. Słabe przywrócenie zdrowia, przywrócenie kondycji. Małe przywrócenie wcześniej, małe przywrócenie... ...czas choroby, czas paraliżu, wyleczenia z zarazy, wyleczenia zatrucia, małe przywrócenie siły, małe przywrócenie kondycji, małe przywrócenie inteligencji, małe odporność na choroby, małe ekstra prawie do zdrowia, małe przywrócenie zdrowia, małe odporność na choroby, grif. Nope! Moi drodzy, nope! Nie macie tego, co ja chcę! A ty? Yes. Dobra, w każdym razie z tobą chciałbym pogadać. Praca. Pewna krótka historia i za tą krótką historię ładny prezent mi się znajdzie. Praca. Krótka historia o złym sędzi, który wypuszczał wszystkich na wolno, członku kasty sędziowskiej. I o dobrym funkcjonariuszu panu Ziobro. I zatem trzeba zabić złych ludzi, którzy korumpują sędziego i zrobić tam krwawą łaźnię. Yes. Nie mam mikstury oznaczenia i przeniesienia, więc... Na razie... sobie dam się... Dam siana z tym questem. Dobra, czekajmy godzinkę. Wstał świt. Wstał świt, nowy dzień, nowy czas na przygody. Dobra. Przy okazji, wykonując ten quest, będę też zaliczał rozmaite lokacje poboczne. No bo jak żeby inaczej? Tymczasem pędzeł co tchu. I w piersiach stanie. I to jest ten grobowiec pomiędzy Peliagadem a Sejdan. Nie powinienem mieć problemów z znalezieniem go, ile dobrze idę teraz, a nie mam pewności. Świat. Do
Dobrze, idę. Tutaj jest Sejdanin. I zaraz powinien się do mnie przyczepić skwekacz. O, już mnie zauważył. Daj mi swoje pióra. Daj mi pióra, daj mi pióra, daj mi pióra. Łupię cię z piór. Skwekaczu złotopióry. Tutaj jest koniec ścieżki. Na pewno dobrze poszedłem. Nawet jeśli poszedłem niedobrze, moi drodzy. Nawet niedobra droga może mnie zaprowadzić do interesujących przygód, zatem tym, że mogłem źle pójść. Się nie przejmuję. Co to? Kopalnia jaj? Robotnik Kwama? Mech! W takiej kopalni jaj zwykle poza jajami nic nie ma. Ja idę w złym kierunku oczywiście. No, już się buwa uspokoiła. Cóż, zapowiadane są przelotne opady deszczu. Tak naprawdę jedna jest kopalnia, która jest ważna na początku gry. Wasir Didanat, by to ogarnąć. A ty, droga damo, co tu robisz? Pola kummu. Przykro mi, ale nie mam czasu. Speak, traveler. Ja tutaj po zbyt niebezpiecznych ziemiach ławę, by mieć czas na pomoc. Chociaż jesteś nadobną damą, to jednak czasu mi nie staje, aby ci pomóc. Czy to ten grobowiec? Czy to nie ten grobowiec? Grobowiec rodziny Leran. Poziom zamka 50. Te drzwi mówią mi you shall not pass. I nie wejdę tu. You shall not pass. Zabiorę książkę, bo wartościowa, ale to chyba nie był ten grobowiec. A nie będę na dół skakał, bo jeszcze by się okazało, że nie mam jak wyjść. Dobra, przejdźmy do Wysp Askadyjskich. Oho, i doszedł mnie kolejny skwekacz.
Oto skwekliwa istota jest. Come on, zbugowałeś się? Nie mów, mój drogi skwekaczu, że się zbugowałeś. Nie ma, nawet piór nie ma, nawet złota nie ma. Jasne. O, drogowskaz, powie mi, gdzie mam pójść. Gdzie mam kierować swoje kroki? Vivek Pelagiat. Czytaj tędy. Tabene drogi z Balmory do... Sej danina z buta jeszcze nie przemywałem, więc będziemy mieli okazję. Oho, to jest ta jedna z takich trudniejszych jaskiń. Więc tu będziemy mieli wyzwanie, bo tutaj jest taki gościu z młotem, co jak przypierdzieli, to inoroz. Moi drodzy. Bo ile ta pani jest łatwa, to ten pan jest trudny. Chociaż dzięki dedrycznej broni... chciał mi obniżać kondycję na dotyk. Cokolwiek mu to nie wyszło. Brać to, czy nie brać to? Wezmę twój magiczny pasek. I co ty tu miałeś? Worek. Ryz. Zjadłeś sobie ryz. Srebrna misa Beluel to jest, moi drodzy, quest item. Ale do czego on jest? Nie wiem. Te przywrócenia będę sobie, moi drodzy, zbierał. Zbierał i chomikował. Dobra. A tymczasem borem lasem idźmy dalej. Dobrze mi nawet swoim młotem nie zdążył przywalić. Tylko już był martwy, już był położony. Tutaj zapewne jest flag do Pelia. W miejscowości takiej, jaką jest Peliagad. Gdzieś tu powinien być ten grobowiec. Jak na razie to jest dziki guar, który mnie zaatakuje, jeśli się do niego zbliża, więc się do niego zbliżał nie będę. Oho! Zdaje się, że to jest ten grobowiec. Dobra, to zrobimy quest raz, dwa. I spadamy. Tak to się kończy, jak ktoś włazi do grobowca bez odpowiedniego wyposażenia. Duch! Z
zjawa psotka została przeze mnie pokonana. Czy mi przypadkiem ten słabszy trupow nie obniżył siły? Nie, nie obniżył mi siły, na szczęście. Zejdźmy na dół. Skelet! Uła! A tu co mamy? Nic tu nie ma! Nie ma tu nic ciekawego! Niczego tu nie znajdę! Wyklepałem sobie pancerz i zbroję, ale nim pójdę na dół, pójdę tutaj. Dobra, weźmy 10 sztuk złota. Weźmy serce gula, bo jest dość cenne. I zejdźmy tędy na dół. Trupow! I kaleki szkieletor. O, wytrzymałość na szczęście obniżył tylko czasowo. Książkę weźmiemy, bo jest cenna. Zwój z żywioł ognia weźmiemy. To może być quest item. Dobra. Wasze zdrowie. I wasze zdrowie. Mech. Płatki Gory Czara potrzebuje do questu. I tutaj co czytaliście? Homilię czytaliście. Tak samo. Wzos potrzebuje do questu. Odpocznijmy sobie do wyzdrowienia. Dajmy zdrowi, w pełni sił, pełni sił witalnych i możemy wracać. I myślę, że byłoby to na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.